Cześć kochani. Wielu z was pisało, co się działo, że nas nie było tyle czasu. No i stwierdziłem, że nagram wam takiego vloga. Nie wiem, czy wszystkich to zainteresuje, ale ci, co chcą się dowiedzieć, dowiedzą się, czemu nas nie było. Słuchajcie, w momencie, kiedy otworzyliśmy już firmę, no trzeba było na początku nauczyć się prowadzić, więc no zajmowało mi to mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu, zwłaszcza, że w grę wchodzi import z zagranicy towaru, także no niestety trzeba było się tego nauczyć. Poza tym, no wiecie, pierwsze zamówienia do klientów też, no niestety nie z mojej winy, ktoś popełnił kilka błędów, także no trzeba było to naprawiać i się tym zająć. Też nie mogę wam za wielu szczegółów zdradzać, no bo to są informacje dosyć poufne. Ale już jest spoko i myślę, że teraz już się tak fajnie ustabilizowało, że będziemy mieli na pewno więcej czasu na to, żeby dla was nagrywać. I wiecie, no, jeśli otworzyliśmy firmę, a oprócz tego nadal jeszcze pracuję, także było ciężko, mam nadzieję, że wybaczycie nam tę nieobecność, ale najważniejsze, że będzie lepiej. Wyjeżdżamy, więc czekajcie na filmy z naszego wyjazdu. Gdzie jedziemy? Nie powiem wam jeszcze. Jeszcze wam nie powiem. No. Nie powiem wam, bo ja lubię trzymać napięcie. To znaczy, wszyscy wspierający wiedzą, bo obiecałem, że im powiem jako pierwszym, a wy się dowiecie już na dniach. Pewnie nagram wam jeszcze króciutki filmik, myślę, że z lotniska czy skądś i wstawię. Więc jeśli macie ochotę przeżyć tą podróż razem z nami, to zapraszam do subskrybowania i obserwowania wszystkich tych TikToków, Facebooków, Instagramów i czego tam nie chcecie, wpiszcie sobie DJ Arachno i mnie na pewno znajdziecie. Także co? Dzięki, że jesteście. Fajnie do was wrócić i ewentualnie, jeśli macie taką ochotę, to możecie dołączyć do wsparcia, bo wspierający wiedzą wcześniej i więcej. To tyle. Taki szybciutki vlog, żeby wytłumaczyć wam, gdzie byłem i co się ze mną działo. A teraz pakuję aparat i pakuję sprzęt, mikrofony do walizek. Już się doczekać nie mogę. Trzymajcie się i miłego weekendu. Hej.